Marek Pyza, dzień dobry, witam Państwa w telewizji w Polsce.pl w gorących pytaniach, w których będziemy dziś rozmawiać o stosunkach polsko-izraelskich. Zapytamy, czy ekshumacje w Jedwabnym to konieczność. Zapytamy również, czy Stany Zjednoczone nas szantażują, ale rozpoczniemy od rzeczy, od której nie da się nie rozpocząć dzisiejszego programu o stosunkach polsko-izraelskich, czyli od sądu nad Judaszem. Czy to tradycja, czy chucpa? Ze mną w studiu profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Miał być jeszcze z nami poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Niestety nie mógł dojechać do studia, kwestie rodzinno-zdrowotnego zatrzymały, ale będzie obecny w drugiej części programu telefonicznie, w wątku, który narodowców trochę bardziej nawet dotyczy, chyba tak można powiedzieć. A przynajmniej interesuje. A na pewno interesuje, to prawda. Pamiętają państwo być może tę konferencję prasową z ubiegłego tygodnia, poświęconą notatce polskiego MSZ z rozmów właśnie w kwestiach polsko-izraelskich z Departamentem Stanu USA. Ale my zacznijmy od próchnika, od tego, co wydarzyło się tam w Wielki Piątek, i najpierw kilka migawek z tego wydarzenia. Panie profesorze, czy takie wydarzenia jak w Pruchniku, takie sceny są w ogóle do obrony? Jakkolwiek według ministra spraw wewnętrznych i administracji koszty wizerunkowe dla Polski i Kościoła tych kilku minut są ogromne. Znaczy, ja rozkładam ręce, bo to jest jakiś detal, margines marginesu, jakaś rzeczywistość, która w ogóle nie powinna nikogo interesować. A jeżeli rzeczywiście jest ważna, to przede wszystkim istotne jest to, że nasza religia chrześcijańska jest wewnętrznie przebogata i między innymi w związku z tym naraża się różnym stronom na nadinterpretacje, które w tym przypadku strona żydowska traktuje jako przejaw antysemityzmu, więc wypada powtórzyć, że Judasz był jednym z 12 apostołów, pozostałych 11 apostołów też to byli Żydzi i naprawdę nie traktujemy tych 11 jako katolicy, podobnie jak Judasza, ponieważ to Judasz za 30 srebrników zdradził Chrystusa. Czy taka forma rozpamiętywania tamtej sytuacji Nowego Testamentu jest najwłaściwsza w święto Zmartwychwstania Pańskiego? Nie umiem powiedzieć, ani mnie ona nie drażni, ani mnie ona nie fascynuje. To jest jedna z wielu form obrzędowych, które istnieją na terytorium Polski i strasznie się dziwię, że strona żydowska potrafi z lupą w ręku gdzieś na globie dojrzeć jakiś próchnik, jakąś rzeczywistość, która jest w ogóle totalnie marginalna i potrafi z tego zrobić prawdopodobnie także światowy rozgłos antywizerunkowy względem Polski. No, chwała im za to, że mają takie umiejętności, natomiast to jest jakaś paranoja, w której my musimy zabierać głos w tej sprawie. A czy to tylko strona żydowska, czy nie jest tak, że strona polska sama podnosi rangę tego wydarzenia? Bo jeśli mamy taki tweet jednego z najważniejszych polityków w państwie, czyli ministra spraw wewnętrznych i administracji, ja nie czytałem przed chwilą tego tweetu. Państwo widzieli, to ja za chwilkę zacytuję. Pyta minister Brudziński, pytanie, jacy szatani byli w Pruchniku czynni, że po latach przerwy i wezwań miejscowego proboszcza ktoś reaktywował idiotyczną pseudoreligijną chucpę. Koszta wizerunkowe dla Kościoła, Polski i Polaków są olbrzymi. Do tego mieliśmy komunikat biskupa Markowskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Dialogu Religijnego i przewodniczącego Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, który napisał tak. Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy do członków jakiegokolwiek narodu,
w tym do narodu żydowskiego. No i bardzo mądre słowa, natomiast mają się one troszkę jakby obok tych scen obrzędowości, które, jak rozumiem, ani ich bronić nie chce, ani nie chce ich potępiać. One mają swoją jakąś rzeczywistość lokalną, w której zupełnie nie jest interesujące to, czy środowiska żydowskie na to patrzą, czy nie patrzą. To jest zupełnie inny świat. Zwłaszcza, że przez lata nie patrzyły, prawda? Jeśli sięgniemy wstecz, nawet o kilka lat, to okaże się, że nikt się nie zajmował tym, co się dzieje w Pruchniku. A dziś wszystkie media o tym trąbią. Światowy Kongres Żydów zabiera głos. W Polsce mamy średniowieczny antysemityzm. Znaczy, jeżeli strona żydowska, czy jej część liczy na to, że wywoła w Polsce zjawiska antysemickie, to rzeczywiście tego typu reagowanie na różnorodne pruchniki mogą do tego doprowadzić. No, znowu, co ja na to poradzę, jeżeli strona żydowska ma w sobie taki potencjał ośmieszania bądź wyrażania niechęci o Polsce i Polakach po to, żeby wywołać u nas stany głębszej niechęci, no to to mogą wygrać, no tylko po co? A jest sens szukać analogii w zwyczajach żydowskich, jak wieszanie przez Żydów w Święto Purim na domach, a nawet tak, w parlamencie, jak widzieliśmy, jak Hamana, czyli takiej kukły symbolizującej wroga Żydów. Wroga Żydów. Jak pan zauważył, ja nie chciałem się posługiwać tym przykładem, ponieważ on jest w tej chwili oczywiście wywołany. No i znowu, to jest kwestia, myślę, bardzo poważnej ewentualnie dyskusji teologicznej między wyznawcami Chrystusa. My jesteśmy ewidentnie uwikłani w Chrystusa miłosierdzie i w związku z tym nasza wiara jest przede wszystkim oparta na miłości i pokorze, żeby nie urazić innych wyznawców, innych religii. Natomiast strona żydowska ma swoje umotywowanie, rzecz jasna, w Starym Testamencie możemy o tym przeczytać, że jest narodem wybranym i ten naród wybrany ma w związku z tym, jak można domniemywać, także w tej wersji judaizmu rabinicznego, cały czas pewnego rodzaju pozycję wyjątkową w relacjach z Panem Bogiem i w związku z tym stać ich na to, żeby także obrażać inaczej wierzących. No, trudno. Dialog z takimi wyznawcami religii jest oczywiście trudny, bo trudno jest połączyć pokorę z wyraźną niechęcią do inności. To porozmawiamy sobie teraz o dialogu polsko-żydowskim w innym kontekście, w kontekście jedwabnego. O Pruchniku nie zapominamy. Jeszcze wrócimy do tego tematu w tej godzinie, w kolejnych częściach programu, kiedy będziemy o tym dyskutować z publicystami. W tygodniku Sieci wracamy do tematu jedwabnego, bo wydaje się, że on w tych gorących relacjach polsko-izraelskich wciąż jest obecny. I nawet jeśli na chwilę nam znika z pola widzenia, co innego jest na górze tej agendy, to jednak cały czas gdzieś pod skórą mamy to jedwabne. I pytanie, które chcemy teraz postawić, to czy koniecznością jest dokończenie, bądź może należałoby powiedzieć przeprowadzenie tak naprawdę od początku ekshumacji w Jedwabnym? Czy bez tych ekshumacji jest możliwe poznanie prawdy o tym, co się tam wydarzyło ponad 70 lat temu? Znaczy, przede wszystkim kłopot polega na tym, że już w wersji zmitologizowanej funkcjonuje w świecie książka pana profesora Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, która jest fałszywym przekazem dotyczącym tego, co tam się zdarzyło, jaka tragedia. Ten fałszywy obraz jest oczywistą oczywistością dla wszystkich, którzy oglądali te akta, sierpniówki dotyczące procesu rzekomych czy prawdziwych uczestników zbrodni na Żydach. I ten fałszywy obraz jest tak dzisiaj dominujący, że żeby go przełożyć na nowy
obraz, który byłby nosicielem prawdy o tym, co tam się stało, trzeba wykonać bardzo dużo dzisiaj czynności. Jedną z tych czynności jest na pewno wznowienie śledztwa na bazie zarówno starych dowodów, jak i na bazie nowych pozyskanych, a wiem, że są nowe relacje, które mogłyby skłonić prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej do tego, żeby wznowić śledztwo. I jednym z elementów wznowionego śledztwa to jest oczywiście ekshumacja na takich warunkach przeprowadzona, żeby ona w swoich wynikach była wiarygodna. Stąd powtarzam ustawicznie, że w takim jesteśmy klimacie relacji polsko-żydowskich, że nie możemy sobie pozwolić, niestety, bardzo żałuję, ale nie możemy sobie pozwolić na luksus wykonania tejże ekshumacji, nie pytając się o to środowisk żydowskich i nie poszukując w środowiskach żydowskich strony, której tak samo jak i nam zależy na prawdzie, czyli na obaleniu z jednej strony oczywistego fałszywego mitu, który funkcjonuje w sprawie Jedwabnego. Dzisiaj wszyscy rozsądni ludzie wiedzą, że książka pana Jana Tomasza Grossa zawiera dziesiątki przeinaczeń, fałszów, nieprawd, świadomych kłamstw. Każdy rozsądny w związku z tym człowiek powinien rozumieć, że dążenie do prawdy jest naturalnym sposobem, żeby zniszczyć pewną obecność nieprawdziwego, mitologicznego obrazu. Ja liczę na to, że po stronie żydowskiej znajdują się ludzie, którzy są miłośnikami prawdy. I żeby była jasność, ekshumacja wcale nie może pójść w stronę koniecznie naszych domniemań, że nie było tam Polaków, że byli tylko świadkami, że nie uczestniczyli w tej zbrodni. Ta prawda może być dla nas bolesna, ale ona na pewno jest jedyną drogą zarówno dla Żydów, jak i dla Polaków. Bo jeżeli strona żydowska nie chce prawdy poznać, a chce pozostać w nieprawdziwym micie, to znowu osłabia relacje polsko-żydowskie. No znowu, wybór jest po jednej stronie. Jeśli do tego nie wrócimy, jeśli nie przeprowadzimy tych ekshumacji, wciąż będziemy musieli się opierać na domysłach i albo wierzyć jednej stronie, albo wierzyć stronie drugiej, a wiedzy to nie jest kwestia wiary. Nie, ja bym wiary, no właśnie, ja bym gdzieś indziej tą wiarę przesunął na inny odcinek naszych zmagań w życiu. Tu mamy ewidentną wiedzę, że w aktach, na bazie których zostały wydane prace o Jedwabnym, jest masę przekłamań. Sierpniówka kłamie. Świadkowie, którzy byli głównymi świadkami tej zbrodni, w ogóle ich tam nie było. Bo albo wyjechali wcześniej, zostali zesłani tak na Sybir. Najprawdopodobniej piszecie Jedwabnym o tym zresztą w piszemy o tym w tygodniku, w tym numerze w sieci. Tygodnika sieci. Tak pisał jest. Też o tym wcześniej dr Piotr Gontarczyk. My za chwilę do tej rozmowy wrócimy i zapytamy między innymi o to, czy w agendzie relacji polsko-izraelskich jest kwestia Jedwabnego. Nasz gość kilka tygodni temu w tym samym studiu głośno się tego domagał. Do tego za chwilę wrócimy. A także do tego, czy relacje polsko-amerykańskie są zdeterminowane przez to, jak układają się stosunki Warszawy z Tel Awiwem. Bądźcie Państwo z nami.